Zakład Usług Komunalnych kontynuuje proces wymieniania wiat na przystankach autobusowych w naszym mieście. Niedawno wymieniono 6 wiat na nowe, w planach są kolejne. Nowe wiaty w stylu retro z pewnością są ładniejsze od starych, stalowych, dotkniętych zębem czasu, czyli rdzą i różnymi ubytkami. Tczewianie zauważyli jednak, że retrowiaty są niepraktyczne przy opadach deszczu, bo między dachem a ścianami jest przerwa. Nowe wiaty są wykonane z aluminium. Są w nich montowane wytrzymałe, hartowane szyby, które miały być odporne na wandali. Niestety Zakład Usług Komunalnych musiał już wiele razy wymieniać szyby na nowe, bo znaleźli się śmiałkowie, którzy postanowili skutecznie zmierzyć się z szybami. O procesie wymiany wiat powiedział nam wiceprezydent do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski. Kontynuujemy wymianę wiat w mieście Tczewie na ustandaryzowane, takie jak tutaj właśnie autobus podjeżdża. To jest też jedna z lokalizacji 6, które w miesiącu lipcu zostały wymienione, czyli 2 tutaj przy szpitalu, 1 plac Piłsudskiego, 3 aleja Kociewska. Mamy jeszcze w planach wymianę 2 kolejnych wiat, to jest łącznik czy skrzyżowanie ulicy Jagieły i Jagiellońskiej oraz Rokicka z Aleją Kociewską na wysokości ronda. Pierwsze wiaty w stylu retro pojawiły się w 2018 roku, a więc proces wymiany trwa już blisko 6 lat. Do tej pory wymieniono 38% wszystkich wiat w mieście. W Tczewie mamy ich niespełna 100. Koszt wymiany jednej wiaty to 32 tysiące złotych. Wiceprezydent Tczewa wyjaśnia, że nie wszystkie są przewidziane do wymiany. Czy w większości na tych najbardziej uczęszczanych przystankach już te nowe wiaty są ujednolicone? Wydaje mi się, że tak, choć tutaj widać, przechodziłem ulicą Bałdowską, widziałem jeszcze stare, więc będziemy analizować zasadność dalszej kontynuacji w zależności od dostępnych środków finansowych, bo wymiana takiej wiaty o takim standardzie i jakości to jest rząd wielkości 32 tysięcy złotych, więc na wszystkie nie starczy. Będziemy analizować też zapotrzebowanie pod względem strumienia pasażerów. Wiemy, że są lokalizacje, które trzeba by wymienić, ale są dewastowane, więc tutaj musimy jeszcze się przypatrzeć, jak zabezpieczyć to pod kątem właśnie ograniczenia takich dewastacji, czy też czasu, ile taka wiata wytrzyma, więc będziemy stare wiaty remontować, liczyć czas, ile wytrzymają i analizować, czy pójdziemy też w te rejony. Także dzieje się. To wszystko to jest kwestia dostępnych środków finansowych.